patrzyłam na ciebie, jak wykonywałeś to ćwiczenie, to miałam wrażenie, że jesteś w takim bardzo dużym skupieniu. No, musiałem. Miałem zadanie, żeby po pierwsze trampek nie spadł mi z nogi. Miałem złożone zadanie do zrobienia, czyli obrócić się dookoła. No, skupiony byłem totalnie. Właściwie w tym ćwiczeniu, w takiej pracy, no, nie ma mowy, żeby nie być. Czyli dużo uważności to od ciebie wymagało. Tak, przy czym takiej, że no, nie myślałem o tym, żeby być uważnym. No po prostu sytuacja mi to robiła, że, no, że właśnie to się działo i to fajne, dobre doświadczenie. A jak, bo też tak się, wiesz, nigdy nie robiłam tego ćwiczenia, natomiast zastanawiam się, na ile byłeś na przykład w kontakcie z tym, co było wokół, nie? Tak zastanawiając się chwilę, no świat zewnętrzny nie przestał istnieć. Nie znalazłem się w jakiejś zamkniętej bańce podłogi i buta, który miał nie spaść. Natomiast no, to było jakoś tak, że ten świat zewnętrzny sobie istniał, ale ja byłem przede wszystkim w tym moim działaniu tak mocno w sobie. On był, no bo w zasadzie no, była podłoga, z którą tam no, musiałem się spotkać w tym ruchu. Słyszałem ciebie, byłaś tutaj obok. Była też Monika, którą pozdrawiamy. Także no, ten świat zewnętrzny był, ale przede wszystkim byłem skupiony na tym, co we mnie, na tym, co robię, na tym, co się dzieje. Czyli takie w pełni tu i teraz. No tak. Takie bez dużych słów, prawda? No bo tu i teraz to modne pojęcie. Bardzo modne teraz, nie? No. Wszyscy mówią o tu i teraz i właściwie spora część osób nawet nie wie, o co chodzi z tym tu i teraz, no. A tak naprawdę to jest po prostu bycie no, w danym momencie, w danej chwili, nie? Bycie mocno ze sobą, z tym, co czujemy na poziomie ciała, na poziomie emocji, ale też no, bycie z tym, co się wydarza wokół. No właśnie. Bycie z jednej strony, czy to w danej czynności, w danym działaniu, ale właśnie jednocześnie w kontakcie z tym, co w nas, prawda? No bo no, to ćwiczenie fajnie wygląda. Jest takie, no, wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne do zrobienia. Mocno zachęcam was, żebyście spróbowali. Wystarczy wziąć buta i spróbować się pokręcić. Tak, a przy tym to jest fajne do zaszpanowania przed znajomymi na imprezie. Dodania dziecku do zrobienia, żeby się czymś zajęło i żeby był z nim spokój. Jako zabawa integracyjna. Tak, no. No. A tak naprawdę na poważnie, no to nie trzeba robić aż tak ekstremalnych, efektownych rzeczy. Można doświadczać bycia tu i teraz przy dowolnej czynności, dowolnym działaniu, czy po prostu no, byciu, takim zatrzymaniu. Ja tak, jak mówisz przy dowolnej czynności, nie? To na przykład ja bardzo lubię ćwiczenia bycia w tu i teraz, na przykład w trakcie jedzenia, nie? Że skupiam się, nie, że przy okazji nie tam jadę sobie na telefonie, tylko skupiam się na tym, co jem, jak to smakuje, jaką to ma konsystencję, jak mi z tym jest, czy jem, bo jeszcze jestem głodna, czy jem, bo po prostu wrzucam, czyli takich dużo elementów skupienia się i na tym, co jem, ale też jak tą czynność, nie wiem, wykonuję, jak mi z tym jest, nie? Takie duże spektrum. No, jak to mówiłaś, to aż poczułem taki lekki głód, tak sobie wyobraziłem, że jem coś dobrego. Miałem w głowie obraz makaronu z jakimiś różnymi fajnymi rzeczami. Fakt, że wczoraj na kolację jadłem taki makaron i no tak byłem z tą wizją, że no, no fajnie, gdyby w ogóle jeść tylko w taki sposób, nie? To też taka, tak, taka symbolika się rodzi, że no, jedzenie to dawanie sobie czegoś i jeżeli życia. Dawanie sobie życia właśnie i jeżeli robię to z uważnością w kontakcie ze sobą, czyli właśnie jestem w tym tu i teraz, to będę wiedziała, co mam zjeść, ile, do czego jakby jest mi to jedzenie potrzebne. No, potężna sprawa. No, w ogóle o jedzeniu to można nagrać, no. Wiesz, to jest dla mnie taki bardzo szeroki temat. No, nie? Chyba zrobimy jakiś materiał o jedzeniu. Natomiast na te potrzebne to taka uważność w jedzeniu, nie? Ale też uważność w innych czynnościach. Nie wiem, z takich, nie wiem, przy ubieraniu się, przy wchodzeniu w kontakt z kimś, z drugą osobą. Nie, jak mi jest w relacji, czy się napinam, czy się nie napinam, czy ta relacja jest swobodna, czy jest jakoś utrudniona. Czyli takie duże skoncentrowanie na sobie, ale też w byciu w relacjach, nie? No właśnie, takie dopuszczanie jednocześnie to, co we mnie, ale też dopuszczanie tego, co mi daje świat, czy w postaci no,
tej drugiej osoby czy sytuacji i takie no dobre, dobra interakcja między tym, co w środku, tym, co na zewnątrz. Mhm. Powiedziałaś też o drugiej osobie, drugich osobach, nie? Prawda? No, my będziemy sobie rozwijać ten temat, bo w zasadzie no, już o tym mówiliśmy, ale o tym nie da się powiedzieć za dużo. Najpierw kontakt ze sobą, a jak to osiągnąć inaczej niż przez właśnie uzyskiwanie tego tu i teraz, a dopiero potem możliwość dobrego skontaktowania się z innymi. Nie? No tak, bo trudno mówić o dobrym kontakcie w relacji z kimś, nie? W momencie, kiedy bez względu na rodzaj relacji, nie? Czy to jest tam, nie wiem, koleżeńska relacja, czy jakaś taka zawodowa, czy romantyczna, czy jakakolwiek, to jeżeli nie jestem przy sobie, to trudno mi być z tą drugą osobą, nie? No tak. Też nie daje, to jest bardzo szeroki temat, bo nie stawiam odpowiednio granic, jeżeli nie jestem w kontakcie ze sobą, to wprowadza dużo zamieszania na różnych poziomach. Duży temat. Duży temat. No. To chyba na następny raz. Zdecydowanie nie? Na następny raz. A teraz co? Na koniec? Warto być w tu i teraz? Może też nagramy coś, jak to zrobić? Ewentualnie... Tak. Będziemy Wam dawać różne propozycje, jak się zbliżać do takiego stanu, jak go osiągać. Ale to, co najważniejsze, no to właśnie no, skupiać się może bez wielkich słów, tylko po prostu skupiać się, często sobie zadawać pytanie, co ja czuję, co się we mnie dzieje, co u mnie, nie? Można robić rzeczy śmieszne, pozornie i błahe, jak się teraz czuje moja noga, czy mnie but uwiera, czy jest mi wygodnie, a dalej będziemy rozwijać, czyli no, tu i teraz kontakt tu ze sobą. Tak. No to co, to dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.